Hello, you little mistakes, and welcome back to The Witcher 3! As you might have noticed, I have my microphone back. And I also now have a pop filter. The only problem is that it really stinks of smoke. Ugh. Ugh. As you know, I can live with that. Because I don't breathe when I record. I just have this weird thing. Yeah, welcome back to the Blood and Wine Respansion. Is this what I was going to say? I have no idea. The Witcher 3 Expansion. The second one. A really big one. As they say. I'm wondering if there will be any better weapons in this. And I'm also wondering if you like that edgelord persona, or do you rather want something more modest? Swoją drogą ciągle nie mogę się przyzwyczaić do waszej rycerskiej mowy. I do tego, że raz mówicie kwieciście, a innym razem zwyczajnie. Jesteśmy błędnymi rycerzami na żołdzie księżnej pani. Oh, shit. Występujemy w jej imieniu, zobowiązuje nas tradycja. Okej. Okay. I guess that might make some sense. Come on, płotka. Nikogo? Pewnie już zabrali ciało. I'm sorry. Rozejrzyjmy się, czy przypadkiem czegoś nie przeoczyli. Relearn the controls. Loot everything. I wonder what currency we're using here. There are some... Podkute buty. Trucks. Wiele śladów. To była straż książęca. Chodź, zobaczymy, gdzie poszli. Co? Szli wzdłuż linii wody. Może ciało leżało na brzegu. Trupojadł. Ostrożnie. Fucking skervers. Holy shit. Did I just... They have some real fucking health, this thing. This knight should have already been dead long ago. Shit. Szukajmy dalej. Take all the loot. You never know what might come in handy. Okay, I can see there are tracks. Game. Thank you very much. Wszystko, co niesie nurt, osadza się na tej płciźnie. Tak, strasznie tu cuchnie. Everything is brought here. Krew. Gwardziści wyciągnęli te sieci z wody i pocięli je, żeby wyplątać poćwiartowane ciało. Okej. Okay. That makes sense. I guess. Zanurkuję i sprawdzę, czy czegoś nie przeoczyli. Oh, right. Ubrania zostały pokrwawione strzępy, ale spójrz na jakość sukna. Droga tkanina. Ofiara była zamożna. Zgadza się. Come on, girls. Dive. Ooh, loot. My god, there is a lot of this. Some linens. Guess that's it. Okay, let's get back up. Jedwabna chustka z monogramem DLC. Pewnie należała do arystokratii. Sprawdzę jeszcze brzeg. DLC? Was that actually intended? Because if yes, then that's great. It's fucking amazing. Spójrz.
ślad po zepchniętej na rzekę łodzi. Gwardziści załadowali na łódź wycięte z sieci ciało i gdzie się zabrali. Musimy ustalić, gdzie. Chciałbym je obejrzeć, zanim zacznie się rozkładać. Bywalcy gospody na pewno przyglądali się strażnikom i wiedzą, gdzie popłynęła łódź. Zapytajmy ich. They're looking this way right this moment for some reason. Zdaje się, że mamy widownię. Yeah, a lot of them. Miejscowi będą opowiadać jeszcze swoim wnukom w dniu, w którym z sieci wybierano poćwiartowane zwłoki. Gawię ci pospólstwu. Jeszcze jedno. Pod wodą znalazłem chustkę z monogramem DLC. DLC. Mówi ci to coś? Psia krew to inicjały Delacroix. A więc to on jest kolejną ofiarą bestii. Najprawdopodobniej. Dobrze go znałeś? Dawno temu byliśmy przyjaciółmi, ale nasze drogi rozeszły się. To był człowiek pełen skrajności. Jeśli uznał kogoś za przyjaciela, stał za nim murem. A dla swoich wrogów nie miał żadnej litości. Co? Wielu miał wrogów? O tak! Ale co to ma wspólnego z bestią? Wiesz, Geralt, poruszyłeś czułą strunę. Wspomnienia z dawnych czasów, do których wolałbym teraz nie wracać. Dobrze, porozmawiamy o nim przy innej okazji. Teraz chodźmy do gospody. Hey, let's go. Let's go. I wrócić na dwór. Przecież ledwie co wróciłeś do Tusson. Rycerz księżnej pani nie zna wytchnienia. Show. Whatever floats your boat, mate. Myślałem, że nie zdążę do obowiązków, ale wróciłem w samą porę. If you found this funny, the pun was fully intended. If don't, then there was no pun. Come on. Odpocznij. Gdy już obejrzysz ciało, pamiętaj, żeby stawić się u Anariety. Anariety? U księżnej pani. Zapomniałem się. Między sobą nazywamy ją po imieniu, ale nie przy Balmerinie, bo ten oburza się na poufałość. Oh, really? Niech żyje księżna Anna Henrietta! Anarietta, Anna Henrietta, nie? Zaglądają tu kupcy, mytnicy, flisacy. Nigdzie w Tusson nie zjesz lepszej zupy z raku. That's great, I was just craving one. Randomly. Na honor, czyżby kucharz szykował właśnie pasztet? Nie inaczej, panie de Peyrac Peyran. Długo was nie widzieliśmy. Zapraszamy do stołu, waszego towarzysza również. Even peasants look fancy in... ...zapachu mojej ulubionej zupy z raków. In fucking Tusson. ...naszej zupy nie będzie, bo raków nie ma. Pewnie nie słyszeliście jeszcze, ale znalazłem dziś przy sidłach trupa. No to ten. Stałem bladym świtem, wyszłem przed chatę, patrzę, a tu niebo takie czerwone! My właśnie w sprawie tego trupa. Bo widzicie, człowiek, którego zaprosiliście do stołu, zawezwany został z cudzoziemskich krain przez naszą księżną panią, żeby wytropić i zabić bestię. Zaprosiliśmy do stołu dwóch ludzi. Ale jako, że panu de Peyrac Peyran bliżej z usposobienia do zająca niż ogara, mniemam, że chodzi o drugiego gościa. Z kim mamy do czynienia? Jest tak, jak mówi Milton. Księżna ściągnęła mnie tu z północy, żebym rozprawił się z bestią. No, ale kim jesteście? Rycerzem? Rębaczem? Żołnierzem? They don't know witchers in here. Mistrzem cechu wiedźmińskiego. I ma do was pytania na temat ostatniej ofiary bestii. To ja znalazłem trupa. A było to tak. Słońce dopiero wschodziło. Gdy obudziłem się... Yeah, yeah, what happened when you found the body, okay? Niebo takie czerwone! Pytaj, Geralt, bo nas tu zima zastanie. Był ranek. Poszedłeś sprawdzić sidła na raki. I co było później? Wyszedłem przed chałupę, patrzę,
Na honor do rzeczy, dobry człowieku, wiemy już, że znalazłeś trupa zaplątanego w sidła na raki. Co było potem? Widziałeś kogoś w pobliżu? Coś szczególnego zwróciło twoją uwagę? Nikogo nie było, tylko ja. A szczególnego... Co zobaczyłeś? Tylko jak usłyszę, że niebo było czerwone... No... Głowa trupa wyzierała na powierzchni. Oczy wybałszone. Język siny na wierzchu. A obok, na wodzie, kołysała się dłoń. Przyjrzałeś się dobrze tym kawałkom ciała? Tak się przelękłem, że pobiegłem w te pędy do miasta. Wróciłem z gwardzistami. A oni kazali mi się trzymać z daleka. Długo łowili te kawałki, długo. Sieci mi pocięli. Tak były zaplątane. Chciałbym obejrzeć ciało. Wiecie, gdzie je zabrali? Na drugi brzeg rzeki. Przewieźli je łodzią. Potem załadowali na wóz i zabrali do piwnicy w Corvo Bianco, żeby trzymać je w chłodzie. Co? Przecież Corvo Bianco... Someone is sitting there, I didn't get a good look. Ah, shit. ...z winnicy kostnice to psami poszczu. Not... Is that Yennefer? That's some wizard. That is some wizard, that's not Yennefer though. Ta kobieta, która wyszła. Nie widziałem jej wcześniej i nie zauważyłem, żeby wchodziła. Pewnie Linka, córka karczmarza. Czekaj, Geralt, czekaj, bo czegoś tu nie rozumiem. Jak to winnica została zlicytowana? Nie może być! Nie jest tajemnicą, że baron tonął po uszy w długach hazardowych. Wierzyciele w końcu upomnieli się o swoje. Kancelaria książęca kupiła wszystko na pniu. A Rossell siedzi teraz na garnuszku brata w Vicovaro. A mówiłem Rosselowi, że w końcu się doigra. Ile można jechać na dawnej sławie bohatera? Wierzyciele w końcu się połapali, żenici z obietnic. Cóż, takie czasy. Dzisiejsi rycerze są bladym cieniem dawnych bohaterów. Prawdę powiadają, że bestie zesłali bogowie, by napiętnowała upadek obyczajów. That's bullshit. Mówi się, że bestia jest karą bogów. Rycerze odwracają się od dawnych obyczajów i z obrońców księstwa zmieniają się w liczy krupy. Jak ja ci zaraz... Niech mówi. Księżna kupczy tytułami i wynosi do godności grzeszników. Zeszliśmy z drogi cnoty. Straciliśmy łaskę bogów. Tedy bogowie zesłali na nas dopust. Which gods though? Słuchaj tych bredni, Geralt. Pewnie zasłyszał je u jakiegoś ulicznego wieszcza. Po prawdzie tych wieszczów wysypało ostatnio jak ulęgałek. I wszyscy powtarzają to samo. Czy o bestii mówi się coś jeszcze? Poza tym, że jest karą zesłaną przez bogów? O, ludzie nie są głupi. Przecież widzą, że bestia zabija tylko w dni świętych patronów. Wybredna jest. It really is. Oh. Does that sound different? When I... Because to me it sounds, but I don't know. I cannot really hear your own voice, can you? Na mnie już pora. Pójdę obejrzeć ciało. Corvo Bianco jest niedaleko stąd, przy błoniach turniejowych. Jeśli będziesz się trzymał drogi, to na pewno trafisz. Nie jedziesz ze mną? A, prawda. Wzywają ci jakieś obowiązki. Nie, jakieś tam obowiązki. Jeszcze przed wyjazdem księżna pani uczyniła mi wielki honor i w tym roku wybrała mnie do roli zająca na czas wielkiej gry w ogrodach pałacowych. Gdy zobaczysz mnie w kostiumie, pękniesz ze śmiechu. Korci mnie, żeby wypytać, o co chodzi. Ale to brzmi jak długa i skomplikowana historia, bez wątpienia zakorzeniona w lokalnej tradycji. Bywajcie. I powodzenia, Miltonie. You know, I like that he doesn't take himself too seriously. Well, except for the honor part. Niech żyje miłość! Panująca, księżna pani Anna! Książęcy urzędnik szuka pomocy. Pewnie będzie można dobrze zarobić. Maybe.
Or maybe just shit. Wine Wars, Belgrade. Oh my god, Wine Wars. Actually, come here, Płocka. Where the fuck are you? Okay. It just dawned on me that I didn't close the door. It's gonna bother me later, probably. But if you're hearing me, if you hear me saying this, then probably not. I wonder what is going. Oh my god, that sounds like. And it stopped. Zaraza. Zabójca pewnie nadal jest w pobliżu. Złamane żebra, krew z uszu. Solidnie oberwał. Yeah. Płaszcz kobiety, którą widziałem w gospodzie. Zabity jednym uderzeniem. Oh, really? Maybe it's the beast. Jest w piwnicy. Śladem małych boszych stóp prowadzą do wnętrza piwnicy. Oh my god, this guy just died. Gdy spadł ze schodu. Rzucony o ścianę z wielką siłą. It's a human. Or rather a humanoid. To ciebie widziałem w gospodzie. Dlaczego zabiłaś tych ludzi? Nie chodziło przecież o głód krwi. So she's a vampire. Wow, that hand is fucking massive. Oh no. Nie musimy walczyć. You think so? Mylisz się. Oh no, is she a Brax? This is not good. Nie mogę pozwolić ci odejść. Yeah, it's a Brooksa. I need... Not this. Not this as well. I need a different grenade, because this is not Munnas. Samum. Oh, I guess I have the right one. No. Oh, what the hell? Where the fuck is it? Oh, like this. Fuck. Actually, I need to check how to use the grenades. Fucking hell. Key bindings. Grenades. Nope.
Oh, Geralt, how the fuck are you? This fight is... I mean, weren't these... Weren't they supposed to be... Weren't these supposed to be the strongest monsters? The Witcher's Bane? Zabiła tych wszystkich ludzi, żeby dotrzeć do ciała. Co Bruxa robiła przy stole? Who the fuck knows? Ależ cuchnie. What the fuck is this? Napuchnięte od wody. Obie ręce odcięte. Ciało zostało poćwiartowane, tak jak sądziłem. Długo leżał w wodzie. Głowa jest napuchnięta i w niektórych miejscach nadgryziona. I don't see that. Ma coś wypchnięte do gardła. Miecz. Wypchany monetami. Oh. Guess that's my lucky day. Z kilku różnych prowincji. Jeśli to sprawka mordercy, to mamy do czynienia z potworem rozumnym. Ciało zostało porąbane na kawałki już po śmierci. Uderzenia zadano z wielką siłą, a kości są przecięte, niezgruchotane. Stworzenie, które go zabiło, ma długie pazury. Ostre jak wiedźmińskie miecze. Najpierw przebiło nimi serce ofiary. Nie zabiła go Bruxa. I guess she didn't. Trzecia dodatkowa dłoń. Nie należała do ofiary. Ale pewnie strażnicy nie zauważyli tego, gdy zbierali kawałki ciała. It's fucking massive. Możliwe, że jest jeszcze ciepła. And it's fucking massive. Płynie w niej krew. Kilka gatunków potworów ma silne zdolności regeneracyjne, ale nigdy nie słyszałem, by odcięta kończyna po tak długim czasie zachowywała się jak żywa. Później dokładnie zbadam tkanki. Może czegoś się dowiem. Oh, you scientist, you. Podsumujmy. Mordercą najprawdopodobniej jest potwór, ale nie Bruxa. Zatem dlaczego wampirzyca przyszła tutaj po odciętą kończynę? I do jakiej istoty należy dłoń, która nadal jest ciepła po ucięciu? Co ma znaczyć mieszek wciśnięty w gardło? I dlaczego ciało zostało porąbane? Dużo pytań, mało odpowiedzi. Poproszę Palmerina, żeby zabrał mnie do księżnej i wypytam o wcześniejsze ofiary. Okay, I guess that marks the end of our episode. We've now seen a lot. We have a weird hand that is still moving, and we don't know why. We've killed a Bruxa. Or Bruxa. Which is supposed to be the bane of the Witchers. But, I mean, it's Geralt. What else is there to say? So, like, subscribe, comment down below if you have any suggestions. And I shall see you next time. Bye!